Aegir, on the blue corner, representing Portugal. 25 years old, 180 tall and 72.5 kilos, 52 fights, 46 wins with 9 KOs and 6 losses, Diogo Calado. Rzadki widok. Trenerka, nie trener, ale już w tej chwili często, to znaczy nie często, ale od czasu do czasu na jakiejś gali, zwłaszcza ze swoimi belgijskimi zawodnikami z Antwerpii, pojawiała się trenerka. This fight is presented by Phenom 5 Year. Is 3 rounds of 3 minutes. Five. No dobrze, wymasowany wyjdzie do tego pojedynku na pewno Jose Bello. Bello, przepraszam. Is Kilian Palmes. Jeszcze zwrócenie uwagi przez sędziego, że łokciami nie atakujemy, że słuchamy komend arbitra, no już można zaczynać. Kolejny zawodnik, który rozpoczyna bój z odwrotnej pozycji, Portugalczyk Diogo Calado. Ta akcja markowani, później ten prawy sierp. Zdaje się, że tutaj także bitki nie będzie brakowało, że nie będzie rozpoznania oddechem, tylko walką. Od razu trzeba poczuć każdy cios, każde kopnięcie, sprawdzić na co stać rywala. A teraz trzeba przyjąć ładny timing wygonił Portugalczyka, wycięcie naprawdę klasowe. Ale widzą Państwo, już Calado wraca do pozycji z lewą ręką wysuniętą do przodu. Zmienia. Jest to pewnego rodzaju szachowanie rywala, ale to jest też niebezpieczne dla samego zawodnika. On troszeczkę gubi się w defensywie Bejo. Ale za to w ataku stara się iść jak najkrótszą drogą do celu. Świetnie, dużo widzi Calado. Drugi raz to sam. Ciągle są tacy bardzo elektryczni. Po raz kolejny markowanie prawego kopnięcia, a zostawiona ręka. A swoją drogą ciekawe, bo kickboksera w takich spodenkach, w jakich do walki wyszedł Jose Bello, to ja dawno nie widziałem. Wreszcie. I teraz jest szansa na przyspieszenie dla Hiszpana. Nie wykorzystał tego, dlatego że Calado natychmiast skleił walkę, zamroził ją. A idą nieszczędząc sobie ciosów i Calado i Bello. Się panowie, trzymamy. Każdy chce zaakcentować tę pierwszą rundę, po której zakończenie już tylko 20 sekund. Bello najlepiej czuje się wtedy, kiedy atakuje, kiedy rusza do przodu i są te trzy sierpowe. Natomiast chyba Diogo Calado jest takim zawodnikiem rozumniejszym, takim, który więcej widzi, który bardziej korzysta przede wszystkim z tych braków rywala. No było to widać przy tych wycięciach. Dwukrotnie wydaje się, w tej pierwszej rundzie zapoznał się z matą Jose Bello.
I w końcówce tej rundy też była taka próba wycięcia na nogę wykroczną rywala, ale że nie było tam wystarczająco dużo siły, od razu bezpośredni prawy middle kick, który zrobił robotę. To jest żywioł Hiszpana właśnie. Troszeczkę nogi zostają, głowa pochylona, ale ręce bardzo szeroko i bardzo mocno. Druga runda, czerwone spodenki, Hiszpan José Bello, a w czarnych Diogo Calado z Portugalii. Backfist! Bardzo udany. O, niewiele brakowało, by to było kopnięcie opadające. Teraz ładnie zejście w lewą stronę, ten lewy sierp, ale Calado postanowił osaczyć rywala. I dobrze Portugalczyk robi, bo jeżeli on nie pozwoli Bello na ofensywne akcje, to będzie budował swoją przewagę w tej walce. Z dużą łatwością wychodzi z narożnika Bello. Jeszcze, co ciekawe, niech Państwo zwrócą uwagę, że przy kopnięciach ręce jednego i drugiego wracają do głowy. Jest tam ochrona, nie jest takie beztroskie opuszczanie, kiedy są blisko. Ładnie skręca się do tych sierpów Bello. Wydaje się, że gdyby naprawdę trafił, no, mogłoby być dla Calado bardzo niebezpieczne. Trafił Calado! Rewelacyjnie poprawił middle kickiem i od razu Bello rusza do przodu, bo on uważa, że najlepszą obroną jest atak. Jeszcze raz kapitalna próba wyczucia tempa pojedynku przez Diogo Calado. Doskonale. Po przepuszczeniu lewy sierp, prosto w ucho. On dużo więcej od swojego rywala na pewno widzi Diogo Calado, ale musi zachować naprawdę bardzo a wysoki stopień czujności. No, obrotówka zdecydowanie poza celem. Teraz fenomenalnie. Najpierw był prawy hak, bardzo mocny w żebra, później lewy sierp w głowę. Jest leciutko trafiony, jest lekko wstrząśnięty Bello. Doskonale widzi to Portugalczyk. Kapitalnie nawet, są te przepuszczenia. Ale nawet coś takiego, co widzieli Państwo przed chwilą, co nie jest punktowane, ale z drugiej strony no, wprowadza rywala w głęboką frustrację, bo to tak zupełnie bez wysiłku, leciutko, zejście z linii, popchnięcie i już przeciwnik ląduje na deskach. Rozochodził się w tych sprowadzeniach Calado. Przed chwilą jeszcze dwukrotnie próbował tej samej sztuczki na swojego rywala. Tym razem wyciągnął już wnioski José Bello. Bardzo dobra runda. Przede wszystkim w wykonaniu Diogo Calado. Chyba są zgodni. Było dobrze. Dobra, dobra. A tu niekoniecznie. Zatroskany wzrok José Bello po tej drugiej rundzie. Tam ewentualnie paznokciem dużego palca ten hajki, który zamykał schodzącego pod prawą nogę rywala, gdzieś tam śmignął. A tu miał swoje momenty Diogo Calado. Walka, jeżeli chodzi o
takie punktowanie tego pojedynku to taka bardzo podobna do tego poprzedniego starcia hiszpańsko-portugalskiego, bo tam Rafa del Toro tak z każdą sekundą budował swoją przewagę. Tu na razie widzimy, że po wyrównanym początku to Portugalczyk Diogo Calado musi zmusić sędziów do tego, aby oni za każdym razem jedną kreseczkę więcej stawiali przy jego nazwisku. Calado, czarne spodenki. Bejo, czerwone. Kapitalnie, z taką łatwością jakby walczył z rywalem, który walczy o połowę mniej od niego. To oczywiście kwestia wybornej techniki i idealnego timingu. Zamknięty w narożniku Bejo. Wykorzystaj siły rywala, wówczas nie będziesz musiał używać swojej. O Steven Seagal byłby brawo. Bez wątpienia jest w tej chwili Jose Bejo osaczony tymi kopnięciami i ciosami w wykonaniu Calado. On musi być naprawdę deprymujący, bo już kilkukrotnie zapoznawał się z matą Ring Grand Fusion Bejo. I to na pewno w tej rundzie trzeciej, nie ostatni raz, kiedy musi przysiąść po dobrej akcji, dobrym podcięciu, rzucie w wykonaniu Diogo Calado. Zamknięty w narożniku. O właśnie, nawet Calado zrezygnował z ciosu na korzyść tego, aby zapiąć klamrę, obrócić sobie rywala, być może także wywrócić. Patrz, siadło. Ale odpowiada jeszcze Hiszpan. Jeszcze nie zrezygnował, choć teraz będzie niezwykle trudno. Wkroczył sędzia, bał się. Ale i teraz tak. Siły wkłada w każde kopnięcie Calado, bo nawet Corbino Gardo to zabrał tam dobry mecz, przestawiając swojego rywala. To już desperacko rzuca tymi cepami, a Bejo czas ucieka. A przepuszczenia Portugalczyka są wyśmienite. Bardzo dobra walka i bardzo dobra postawa Diogo Calado. Zryw. Wydaje się monotonia, a później właśnie wykorzystanie tej siły rywala. Dobry low kick, wewnętrzny. Odpowiedział w końcu Bejo. 40 sekund trzeciej rundy. Wypadałoby zabrać na roboty. Musi ruszyć. Tym bardziej, że widzieli Państwo, on w obronie czuje się źle. W ataku zdecydowanie lepiej. To dał sobie narzucić tempo i styl prowadzenia tego pojedynku. A Hiszpan Jose Bejo płaci na razie cenę tego, że jednak więcej tych takich czystych akcji, czystych ciosów po stronie Calado. Ale teraz piękny front kick w wykonaniu Bejo. Odpowiedź to dwa middle kicki Calado. I posadził wreszcie rywala na deskach. Bardziej to jednak było kwestią ustawienia stóp Jose Bejo niż siły ciosu Diogo Calado. O, tam soczysty pod prawym łokciem siniak na żebrach Bejo. Kiwa przecząco Hiszpan głową. Przekonany jest o tym, że ten pojedynek na kartach sędziowskich po prostu przegrał. Ale świetnie, trzeba przyznać, naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem. A Diogo Calado przede wszystkim ten timing, który prezentował, już nawet nie tylko tych sprowadzeniach tej pracy w clinchu, ale również bardzo często łamiąc tempo ataku swojego rywala. Winner by unanimous decision, the blue corner, Diogo. Druga bitwa portugalsko-hiszpańska wygrana przez Portugalczyków.